Tak się łąki umajone, góry doliny zielone, macie ciemniste gaili, źródła i kręte strumyki, macie ciemniste gaili, źródła i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie moc Jego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Alleluja. Stajemy wśród mogił naszych rodaków, którzy tu oddali swoje życie. W tych dniach, patrząc na groby, widać, że mija kolejna rocznica ich śmierci. Pragniemy Panu Bogu dziękować za ich wielką służbę dla Ojczyzny, za oddanie tutaj swojego życia. Pragniemy modlić się o zbawienie ich dusz. Dziś także kolejna rocznica zamachu na Ojca Świętego. 32 lata temu na placu Świętego Piotra padły strzały, godząc naszego rodaka. Matce Bożej Fatimskiej dziękujemy za ocalenie. A także prosimy Pana Boga we wszystkich naszych intencjach, które gdzieś w głębi serca się znajdują. Tę najświętszą ofiarę sprawuję z prośbą o zdrowie dla Igora, Boże błogosławieństwo dla rodziny. By ta ofiara była miła Panu Bogu. Przeprośmy Go za wszystkie nasze słabości.